Wznawiam obrady. Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad. Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jesteśmy w trakcie zadawania pytań do pana ministra. Panie ministrze, bardzo proszę na mównicę. Pytanie zadaje pan senator Libicki. Panie ministrze, ja jeszcze raz wrócę do tego. Najpierw chciałem zapytać tak, bo moje pytanie wydawało mi się dosyć klarowne. Pan minister, odpowiadając na nie, zacytował fragment tej poprawki pani senator Orzechowskiej i tam ja bardzo uważnie słuchałem. To, co podlega wyłączeniu z tego kryterium danin publicznych, to znaczy podlegają wyłączeniu renty rodzinne. Natomiast nie mówimy o rentach z tytułu niezdolności do pracy, nie mówimy o emeryturach, a to wchodziło w skład poprawki sejmowej, która, ja się zgadzam, była niedoskonała, bo te wszystkie poprawki, które zgłosiła opozycja, one były całościowe, a w tym zamieszaniu została przyjęta tylko część tych poprawek, więc siłą rzeczy one nie są, że tak powiem, kompletne, tak bym to powiedział. Ale jeszcze raz zadam to pytanie. Czy to oznacza, że poprawka pani senator Orzechowskiej wyłącza z tego kryterium tylko renty rodzinne, czy też wyłącza wszystkie te świadczenia, które w poprawce sejmowej się znalazły, tej przyjętej? Dziękuję. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja cytując ustawę, pracowałem albo cytowałem z ustawy, która była przed głosowaniem w Sejmie. Projekt po komisji z poprawkami Biura Legislacyjnego, czyli to było sprawozdanie komisji i nad tą ustawą Sejm głosował. Więc cytat był dosłowny z tamtej ustawy. Dodałem tylko, że pani senator Orzechowska także wyłącza renty rodzinne. Natomiast to, co pan senator pyta, to także pan tak delikatnie mówi, a to trzeba powiedzieć konkretnie. W przypadku zbiegu różnego rodzaju świadczeń, to o tym mówi ustęp trzeci. I ustęp trzeci wymienia, żeby była jasność, 14 świadczeń. A pan tak mówi, jakby to jedno, które poprawka wykreśliła, zmieniło coś, że 13 zbiegów zostało. I wymieniałem przykładowo, że tam jest zbieg, jeśli chodzi o rentę socjalną, jeśli chodzi o renty i emerytury z KRUS-u. A pan senator doskonale wie, że gdzie jak gdzie, ale w środowisku wiejskim sytuacja osób niepełnosprawnych jest najtrudniejsza. I pan senator doskonale o tym wie i ja się dziwię. I tak jak powiedziałem, dziwiłem się od początku, dlaczego to posłowie wyróżnili emerytury i renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nie na przykład renty socjalne, czy dodatki kombatanckie, czy świadczenia dla kombatantów, czy na przykład świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego, emerytalno-rentowego ubezpieczenia społecznego rolników, z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, bo pan senator doskonale wie, że te osoby są w najtrudniejszej sytuacji i jeżeli komuś trzeba pomóc, to osobom niepełnosprawnym, które są w terenach wiejskich i na pewno ich dostęp do różnego rodzaju usług jest trudniejszy, a sytuacja jest także wymagająca często większych nakładów, nawet jeśli chodzi o likwidację barier, które napotykają w swoim miejscu zamieszkania. I dlatego o tym mówiłem, bo uważam, że pan senator, jako osoba, która zna problemy osób niepełnosprawnych, na pewno zgodzi się ze mną, że z jednej strony w ustępie drugim jest to zbiegu różnego rodzaju świadczeń finansowanych środków publicznych. W trzecim wymienione są te świadczenia i wyłączenie z tego katalogu jednego świadczenia kosztem innych powoduje nierówność traktowania jednej grupy emerytów i rencistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy w stosunku do rencistów socjalnych, do osób, które pobierają emerytury i renty z KRUS-u, na pewno ich sytuacja nie jest gorsza. Nie wiem, dlaczego pan senator uważa, że
powinniśmy przede wszystkim myśleć o emerytach i rencistach, którzy korzystają ze świadczeń na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tyle, panie senatorze, mojego pytania. I to jest pytanie nie moje. To jest odpowiedź, którą na pewno sobie zadaje w tej chwili wielu osób niepełnosprawnych z różnych środowisk, dlaczego emeryci i renciści zostali inaczej potraktowani niż osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji od urodzenia, którzy nabyli niepełnosprawność w dzieciństwie, którzy są niepełnosprawnymi i niezdolnymi do samodzielnej egzystencji na terenach wiejskich, którzy są kombatantami na przykład, a wiemy w Konstytucji, jak bardzo podkreślamy, że państwo powinno dbać o swoich kombatantów. Dlaczego te świadczenia pominęliśmy? Ja nie jestem w stanie znaleźć dobrej odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję bardzo. Odniosę się w wystąpieniu, panie ministrze. Dziękuję. Dobrze, panie senatorze, pytanie zadaje pan senator Piotr Florek. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, projekt rządowy, czyli rozumiem, że ocena skutków regulacji jest panu znana. Mówił pan o 4,5 miliarda złotych, które mniej więcej tyle będzie to kosztowało. Chciałem spytać, czy to jest po tych poprawkach pani Orzechowskiej, co pan wspominał, te 4,5 miliarda złotych. I chciałbym się dowiedzieć, jeżeli osoby niepełnosprawne do samodzielnej egzystencji, jakby policzyć cały koszt, nie uwzględniając tych kryteriów, czyli tak samo jak było na przykład 500+ na pierwsze dziecko, jakie by były to koszty dla budżetu? 4,5 miliarda pan mówił, że to w tej chwili. Natomiast ile by to było, jeżeli by nie zastosować żadnych kryteriów? Jaka to by była różnica? Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo za pytanie. Oczywiście mówiąc o 4,5 miliardach, mówiłem o pewnych szacunkach z tego względu, że poprawka jeszcze przez Wysoką Izbę nie została przyjęta. Natomiast wcześniej mówiliśmy o 500 tysiącach osób, które będą się kwalifikowały i to jest raczej minimalna liczba i o 3 miliardach złotych, więc mówiąc w tej chwili o 4,5 miliardach uwzględniałem zwiększenie liczby osób po tej poprawce, którą zgłosiła pani senator. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które niepełnosprawne, które mogłyby się kwalifikować, to mam z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczbę osób, które z ZUS-u pobierają dodatki pielęgnacyjne do emerytur i rent. Tych osób jest z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji prawie 300 tysięcy, ale osób, które z powodu wieku pobierają dodatek pielęgnacyjny, każda osoba w wieku powyżej 75 roku życia pobiera taki dodatek pielęgnacyjny, jest 2 milion 53 180 osób. I oczywiście większość z nich, jeżeli nie wszyscy, także kwalifikują się do tego, żeby orzec niezdolny do samodzielnej egzystencji. I oczywiście ile z tych osób się orzeknie, ile wystąpi orzeczenie, nie jesteśmy w stanie to dokładnie określić. Natomiast wiemy na pewno, że część z tych osób może się orzec. Czy orzeknie się 60%, czy 40%, trudno jest stwierdzić, bo to tak naprawdę zależy od ich woli te wystąpienie o orzeczenie. Natomiast dwie rzeczy ważne. Pierwsza rzecz, że oczywiście państwa senatorów nie muszę przekonywać, że mamy problemy, jeśli chodzi o demografię, że mamy starzejące się społeczeństwo, że coraz więcej mamy 100-latków, 90-latków i oczywiście oni nie są samodzielni i oczywiście są niezdolni do samodzielnej egzystencji. Z drugiej strony wiemy także, że rodzina w coraz trudniejszej sytuacji jest, bo nie ma już tradycji dużych rodzin, tak jak kiedyś. Często w pomocy społecznej na przykład spotykamy się z takim zjawiskiem sieroctwo europejskie, ale emerytów. Dzieci daleko, wnuki daleko, zostaje dwoje samotnych, starszych osób. Jeżeli we dwójkę, to jeszcze pół biedy, ale często zostaje jedna samotna osoba i mogę podzielić się taką refleksją, która jest w pomocy społecznej wśród tych osób, które prowadzą placówki dla seniorów, że coraz większe zapotrzebowanie jest na wsparcie psychologiczne. Osoby te cierpią na depresję,
na brak poczucia sensu życia i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno musimy sobie zdawać sprawę, że oprócz niezdolności do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności, bardzo wiele osób starszych spokojnie mogłoby się orzec o niesamodzielności i o niepełnosprawności, bo przecież tak naprawdę z wiekiem także ta niepełnosprawność przychodzi. Widzimy, jak dużo osób starszych korzysta z balkoników, z wózków, z kul i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście jest to temat, który także warto o nim pamiętać. Więc ciągle mówimy troszkę o szacunkach. Wiemy, ile jest osób z dodatkiem pielęgnacyjnym, ale ile z tych osób chciałoby się orzec, nie wiemy. Druga rzecz, która mocno pani prezes ZUS-u podkreślała wczoraj na komisji, orzekanie może odbywać się w siedzibie komisji orzekającej, ale także komisja i do tej pory, a szczególnie w tym przypadku, może przyjechać do domu osoby niesprawnej czy niezdolnej do samodzielnej egzystencji i orzec go w miejscu zamieszkania, więc to też nie jest żadna bariera. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest na to przygotowany, będzie orzekał w miejscu zamieszkania tej osoby, żeby orzec o jej niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wracając do wcześniejszej wypowiedzi pana senatora, mam jeszcze taką zaległą informację, bo pan senator dużo mówił o aktywności osób niepełnosprawnych. Tak jak już wspomniałem, specjalnie wyłączyliśmy dochody z pracy z obliczania, czy osoba będzie otrzymywała te 500 plus, czy nie. Natomiast także chciałem powiedzieć, że oczywiście zależy nam na aktywności osób niepełnosprawnych. Zależy nam, żeby byli jak najbardziej aktywni. Chcemy, żeby podejmowali zatrudnienie. I chciałem wspomnieć, że w tej chwili mamy rekordowe wskaźniki, jeśli chodzi o współczynnik aktywności zawodowej. Mamy rekordowo niską stopę bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych, że tutaj także warto pamiętać, że staramy się aktywizować osoby niepełnosprawne. Wiemy, że aktywność zawodowa jest ważna dla nich, że jest też także przez wielu specjalistów traktowana jako najlepsza forma rehabilitacji. Ten współczynnik aktywności zawodowej z 26,8 w 16 w tej chwili już wynosi 28,3%, jeśli chodzi o współczynnik aktywności zawodowej. Bezrobocie z 11,6 w 16 roku spadło do 7,2% w 18 roku. Natomiast oczywiście mamy dużo jeszcze do zrobienia w tej dziedzinie, jeśli chodzi o porównania z Europą, z krajami Europy Zachodniej czy ze starszymi członkami Unii Europejskiej. Natomiast trudno jest to porównywać z tego względu, że bardzo różnie w różnych krajach liczy się i niepełnosprawność, i aktywność zawodową, więc często te liczby niekoniecznie są łatwe do porównania. Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pan senator Antoni Szymański. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Potrzeby osób niepełnosprawnych są ogromne. Ta ustawa jest znacząca. Mówił pan minister o tym, że jeżeli przyjmiemy poprawkę pani senator Orzechowskiej, to jej koszt będzie wynosił 4,5 miliarda złotych, co oznacza, że to, co w jednym z wystąpień szanownych senatorów pojawiło się, że to jest ogryzek, nie powinno się pojawiać, bo 4,5 miliarda publicznych pieniędzy to jest jednak ogromna kwota. Ale chciałbym prosić pana ministra, gdyby był uprzejmy, zrobić pewne podsumowanie, choćby hasłowe. Co wydarzyło się, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne w ostatniej kadencji, po to, żeby przypomnieć rozwiązania. Mam świadomość tego i wszyscy chyba mamy, że te potrzeby są znacznie większe, ale to nie jest jedyne rozwiązanie, które zostało wobec osób niepełnosprawnych przyjęte. Prosiłbym choćby hasłowo, żeby przypomnieć te rozwiązania, które były proponowane przez rząd albo przez parlament dotyczące tej ważnej grupy osób niepełnosprawnych, które są w głębokiej potrzebie. Dziękuję panie senatorze za pytanie. Natomiast problemem z takim przedstawiania rozwiązań służących osobom niepełnosprawnym jest to, że tak naprawdę
nie ma jednej niepełnosprawności. Są osoby z różnymi niepełnosprawnościami, z różnymi potrzebami, w różnym zaawansowaniu, jeśli chodzi o niesamodzielność. I oczywiście, jeżeli chcemy kompleksowo udzielać ich wsparcia, to to wsparcie musi być dedykowane konkretnej osobie niepełnosprawnej. To wsparcie jest tak naprawdę świadczone dwojako. Z jednej strony cały czas pamiętamy o świadczeniach, różnego rodzaju świadczeniach, które otrzymują osoby niepełnosprawne. Z drugiej strony o usługach, które musimy im dostarczyć, żeby ich życie było jak najbardziej niezależne i aktywne. Jeśli chodzi o świadczenia dla osób niepełnosprawnych, pan senator Rulewski mówił o zasiłku pielęgnacyjnym. On jest ważny z tego względu, że właśnie ten zasiłek pielęgnacyjny do różnych świadczeń jest po to, żeby pokrywać zwiększone koszty związane z niepełnosprawnością, z rehabilitacją, z pielęgnacją. I tak jak pan senator mówił, od 2006 roku ten zasiłek był niepodnoszony, wynosił 153 zł. I tutaj już dyskutowaliśmy, że co 3 lata była weryfikacja tego zasiłku. On się nie zmieniał, natomiast zmieniał się taki sam dodatek pielęgnacyjny, który wypłacany był przez ZUS osobom, emerytom i rencistom niepełnosprawnym. Tam co roku było to waloryzowane i faktycznie podnoszone i ta różnica między 215 a 153 zł zrobiła się w trakcie tego okresu. W 2018 podnieśliśmy w dwóch krokach, bo to trzeba było się zmieścić także w budżecie, do 215 zł 84 zł. Pierwszy krok w 2018 roku było na 184,42 zł. Drugi krok będzie od 1 listopada tego roku na 215,84 zł. Natomiast jeszcze chyba dwa świadczenia są takie, którymi warto się pochwalić. Pierwsza sprawa to jest renta socjalna dla osób niepełnosprawnych. W 2015 roku wynosiła jeszcze 739,58 zł. W tej chwili wynosi 1100 zł. Ale ważniejsze jest, że postulat osób niepełnosprawnych, środowiska osób niepełnosprawnych był, żeby on był w wysokości najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. I on jest w tej wysokości, a jednocześnie, ponieważ ZUS co roku waloryzuje świadczenia, także renta socjalna będzie co roku waloryzowana. I to jest ważna historia. Te osoby, które nie z własnej winy nie były w stanie w swoim życiu pracować, nie były w stanie wypracować sobie emerytury czy renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mają rentę socjalną w takiej samej wysokości jak najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy, czyli 1100 zł. To w ciągu tych 4 lat o 360 zł to świadczenie wzrosło. Uważam, że warto o tym pamiętać, bo oczywiście jest to także zasługa Wysokiej Izby, że udało się tą rentę socjalną podnieść. O zasiłku pielęgnacyjnym mówiłem. Powiem jeszcze o czymś takim, co często jest podnoszone, o świadczeniach dla opiekunów. Ono także od 2008 roku nie było podnoszone. W tamtym roku podnieśliśmy o 100 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wzrósł z 709 zł 90 groszy na 846 zł 42 grosze, a zasiłek dla opiekuna z 709 zł 90 groszy na 846 42 zł. Oba te świadczenia, jedno jest z kryterium dochodowe i drugie jest bez kryterium dochodowego, one oba zostały podniesione w tamtym roku o 100 zł. Ciągle to jest niedużo, ale to była pierwsza podwyżka od 2008 roku i warto o tym pamiętać. Mamy także wyraźny wzrost świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jeżeli rodzice, matka najczęściej rezygnuje z pracy, żeby zajmować się swoim niepełnosprawnym dzieckiem, otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne. Te świadczenie pielęgnacyjne wynosiło wynosi od 1 stycznia 2019 roku 2161 zł i w ramach tego świadczenia państwo najczęściej słyszą, że to jest 1583 zł, bo to jest świadczenie netto. Natomiast do tego są doliczane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości 578 zł i to jest takie zabezpieczenie, jeżeli osoba, którą się rodzice opiekują, matka opiekuje, przestaje
być powód sprawowania tej opieki, to wtedy osoba ta może przejść na emeryturę, bo cały czas składki na ubezpieczenie społeczne są odprowadzane na tą osobę. Natomiast jeżeli osobą rodzic, matka zajmuje się dalej tą osobą, to osiągając wiek emerytalny nie musi przechodzić na świadczenie emerytalne, może dalej być na świadczeniu pielęgnacyjnym, które najczęściej jest wyższe niż najniższa emerytura. Oprócz świadczeń ważne są także usługi. Usługi domowe, ale także usługi w ośrodkach, które temu służą, bo oprócz tego, że są świadczone usługi, jest także szansa na aktywność, na integrację. I prowadzimy co najmniej 3 takie dedykowane osobom niepełnosprawnym placówki. Mamy warsztaty terapii zajęciowej finansowane z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podnosimy co roku o 100 zł. Jeszcze w 2015 to było 14 796 zł. W 2018 to było 600 596 zł. W 2019 17 796 zł. Planujemy na 2020 rok następną podwyżkę do 18 996 zł. Natomiast także podnieśliśmy finansowanie w środowiskowych domach samopomocy. To są ośrodki podobne do warsztatów terapii zajęciowej, ale dedykowane osobom, które także są niepełnosprawne ze względu na defekt psychiczny albo na niepełnosprawność intelektualną. W tej chwili to wynosiło w 2016 roku jeszcze 1268 zł. W tej chwili na jednego uczestnika 1752,50 zł. Wzrost jest o 500 zł w ciągu 4 lat i warto to podkreślić. Dla osób, które mogą tylko pracować w warunkach specjalnych, mamy zakłady aktywności zawodowej. Tam część osób jest niepełnosprawna i to ze znaczną niepełnosprawnością. Część pracowników jest sprawnych. Zakłady aktywności zawodowej są co miesiąc dofinansowane także z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2018 roku finansowanie było w wysokości 18 500 zł. W tym roku podnieśliśmy do 22 000. Mamy przygotowaną zmianę rozporządzenia, żeby w 2020 roku było to 25 000 zł na jednego uczestnika. I powiem jeszcze o jednej rzeczy, o której muszę powiedzieć. Od 1 stycznia tego roku uruchomiony został Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przypomnę, że w tym roku to jest 647 milionów, natomiast w następnym roku dojdzie jeszcze danina solidarnościowa i to będzie prawie 2 miliardy złotych dodatkowych pieniędzy dla osób niepełnosprawnych i tam uruchamiamy te programy dedykowane konkretnym osobom. Uruchomiony został program usług opiekuńczych, żeby one były bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. Został uruchomiony program opieki wytchnieniowej. W tej chwili pracujemy nad programem asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. To są takie usługi, które faktycznie są dedykowane do konkretnych osób niepełnosprawnych, do konkretnych grup osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pan senator Jan Rulewski. Panie marszałku, dziękuję panu, a panu ministrowi chcę przeprosić, że ten trans wydatkowy opieki nad niepełnosprawnymi przerwę, bo zapytam o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, które mówi, że opiekunom osób niepełnosprawnych przysługują inne uprawnienia niż to dzisiaj, co mówi prawa. Przypominam, że dziś mówimy dla osób niepełnosprawnych, że mogą łącznie dostać na pewno 1600 zł. Mieć 1600 zł. A opiekunia osoby niepełnosprawnej, czasem opiekujący się dwojgiem rodziców, 520 zł tylko zostaje. To jest pierwsze pytanie. A co z tym, że pani przełożona Rafalska, bolejąc nad sytuacją, zwłaszcza wytworzoną przez PO, mówiła o naprawie EWK, czyli kobiet, które wcześniej poszły na emeryturę i nie dostały mocą Senatu, również chyba tutaj wskazuje niektóre osoby, tego uzupełniającego do 1600 zł świadczenia. Wreszcie, panie ministrze, dlaczego pan faworyzuje panią senator Orzechowską, tak że ona się rumieni, bo wiem, że to rzetelna, uczciwa kobieta, a zapomina pan
albo może jest czas, żeby podziękować tym organizacjom pozarządowym, które to właśnie z ich inicjatywy mamy dzisiaj to, co mamy. I nie, jest to nie jest zasługa ani PO, ani rządu, ani tej wspaniałej pani senator Orzechowskiej. Proszę jednak wskazać, że te osoby, ich aktywność spowodowała, że dziś będziemy być może mieli to, co mamy. Wreszcie trzecie pytanie. Podtrzymuję swoje stanowisko, że w tej ustawie inwalidzi wojenni i wojskowi, a zatem z całej mocy podkreślam niepełnosprawni, no jak inwalida wojskowy, są dyskryminowani w tym zakresie, ponieważ pan ich tutaj skreśla. W punkcie tym, tam chyba piątym, szóstym, przepraszam, w punkcie trzecim teraz świadczenia o kombatantach. W te świadczenia wchodzą też dodatki pielęgnacyjne do renty inwalidzkiej lub wojskowej. Czyli jednak to częściowo miałem rację, pan ich tu skreśla. Też w tej faworyzacji, dlaczego pan zapomina, że my wnosimy jako mniejszość, żeby inwalidów pracy, tak bym powiedział, no z czasem nie z własnej winy, żeby ich dochody pominąć tak, jak to ma miejsce w stosunku do rent rodzinnych. Nie lubi pan mnie, dobrze, ale no przynajmniej tych inwalidów niech pan pokocha, prawda? No i wreszcie trzecie pytanie o przyszłość. Panie senatorze, ale no, już koniec. Zadał pan już cztery pytania i daleko przekroczył pan czas regulaminowy. Ale jednej limitu minuty pytań na zadanie nie przekroczyłem. Limitu to nie pytań. Znaczy, że ma pan zadawać każde pytanie po minucie, tylko ma pan się zmieścić w minucie. Bardzo ciekawe, proszę. Po 20 będzie latach. Pan jeszcze miał przecież dobrze, szansę dobrze, następnej. Dziękuję. Na tym zakończę. Dziękuję bardzo. Panie senatorze, rozumiem, że jesteśmy w stałej dyskusji, bo pamiętam rodzinne domy pomocy społecznej, jak pan kiedyś senator włączył, więc to już od lat dyskutujemy o różnego rodzaju rozwiązaniach służących osobom, które wymagają specjalnej troski. Jeśli chodzi o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, wczoraj pani profesor Uścińska dużo o tym mówiła, że faktycznie potrzeba do tego odpowiedniego systemu orzekania, prace nad zmianą systemu orzekania rozpoczęły się, natomiast podkreślała wczoraj ważną rzecz, że po raz pierwszy w obiegu prawnym wraz z tą ustawą, o której mówimy, pojawiło się pojęcie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, osób niesamodzielnych, bo faktycznie z tym, co pan mówi, to bardzo mocno jest związane. Opiekun jest potrzebny osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Tamta opieka jest najbardziej istotna i najbardziej ważna i oczywiście wyodrębnienie tego typu grupy osób na pewno daje szansę na to, żebyśmy w sposób właściwy zrealizowali orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli chodzi o EWK, to oczywiście mówimy o starej historii, bo przechodzenie na wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem było wtedy, kiedy świadczeń pielęgnacyjnych nie było. Oczywiście świadczenia pielęgnacyjne poprawiły sytuację wielu opiekunów, szczególnie matek dzieci niepełnosprawnych. Natomiast czy my całkiem zapomnieliśmy o EWK? Nie. Z tego względu, że obniżenie wieku emerytalnego spowodowało do 60 lat, że te kobiety mają w tej chwili pełną emeryturę, bo przepracowały 20 lat. Jak było do 27, to nie miały pełnego stażu. I druga historia, podnieśliśmy najniższe emerytury do 1100 zł, więc oczywiście dotyczyło to także tej grupy osób, co nie zmienia faktu, że wiele z tych osób, jeżeli się zajmuje dalej swoim dzieckiem, to na pewno jest w trudnej sytuacji, bo sił zaczyna brakować, a osoba im starsza tym wymaga więcej opieki, pielęgnacji i wsparcia, więc zgadzam się, że jest grupa osób, które wymagają naszej specjalnej troski. Jeśli chodzi o drugie pytanie, zgadzam się z panem senatorem. Niedawno mieliśmy posiedzenie Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na którym były obecne osoby z takiego, zorganizowały się jako niesamodzielni. Niesamodzielni, bo są opiekunami osób całkowicie zależnych, nisko funkcjonujących, tych osób, które wymagają czasami 24-godzinnej opieki i towarzyszenia im. I te osoby faktycznie dużo mówiły o tym, jakimi wymaganiami jest sprawowanie opieki
nad tymi osobami, które bez tej opieki nie byłyby w stanie funkcjonować. I oczywiście ta ustawa to jest także pokłon w ich stronę, bo to oni od dłuższego czasu na różnego rodzaju spotkaniach mówią, że dla nich te wsparcie często jest nieprzygotowywane tylko z tego powodu, że byli niezorganizowani, bo często nie mają jak zostawić swojego niepełnosprawnego członka rodziny, że często tych członków rodziny nie widać, bo ponieważ są leżące, nie opuszczają miejsca zamieszkania i tak dalej. Oczywiście także warto powiedzieć, że to właśnie opiekunowie osób niepełnosprawnych zwracali uwagę, jak ważna jest renta rodzinna dla osoby niepełnosprawnej. W momencie, gdy jeden z rodziców zostawia swojego niepełnosprawnego członka rodziny, ta renta rodzinna jest takim wyraźnym wsparciem dla tej osoby, jeśli chodzi o codzienne funkcjonowanie i faktycznie to, że renty rodzinne pani senator włączyła z powrotem jako wyłączające z tych świadczeń, które są wliczane, wydaje mi się, że jest bardzo ważne dla niewielkiej, ale bardzo, bardzo ważnej grupy, bo oni się zajmują, oni są tymi osobami najniżej funkcjonującymi. Jeśli chodzi o inwalidów wojennych i wojskowych, zgadzam się i dobrze, że pan senator o nich mówi, bo też nie widzimy, że historia niepełnosprawności jest długa. Kiedyś to byli przede wszystkim inwalidzi wojenni, tak, tak. Wojskowi albo osoby, które uległy wypadkowi. Teraz często o niepełnosprawności mówimy głównie pod kątem osób, które urodziły się niepełnosprawne, ale to jest nowa rzecz w historii niepełnosprawności. A warto zawsze pamiętać o inwalidach wojennych i wojskowych. Oczywiście nie wykreślamy ich. Ta poprawka pani senator powoduje, że oni wszyscy są wliczani, że oni wszyscy są uwzględniani. I inwalidzi z pracy, i inwalidzi wojenni, i wojskowi, bo faktycznie nie powód, tylko stopień koniecznego wsparcia powinien decydować, komu to wsparcie jest udzielane i w jakim zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pan senator Antoni Szymański. Panie ministrze, czy warunki tej ustawy zabezpieczają przed tym, żeby osoby nieuprawnione nie wchodziły w ten system? Chodzi o to, żeby nie było nadużyć i czy przed tym wystarczająco ta ustawa chroni, tak żeby środki publiczne szły tylko do osób, które rzeczywiście tego potrzebują, wymagają. Dziękuję. Proszę państwa, ustawa mówi o trzech warunkach, które trzeba spełnić, żeby otrzymywać świadczenie. Pierwsze, trzeba mieć skończone 18 lat i zamieszkiwać na terenie Polski. Drugie to jest posiadać orzeczenie o niezdolności do samodzielnego życia. Trzecie to nie posiadać żadnych środków finansowych albo świadczenia, które się pobiera z środków publicznych, powinny nie przekraczać 1600 zł. Po tej poprawce pani senator, jeżeli zostanie przyjęta, jeśli chodzi o ustawę, która opuściła Sejm, to było 1100 zł. Więc oczywiście te warunki są dosyć konkretne i będą wymagały albo żeby osoba posiadała orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo żeby się orzekła, żeby się będzie już orzeczona na przykład z całkowitej niezdolności do pracy, ale będzie brakowało jej tego drugiego członu orzeczenia, więc będzie musiała się orzec tylko z niesamodzielności, tylko z tego, że jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i to mam nadzieję, że pozwoli dotrzeć do tych osób, które są w najtrudniejszej sytuacji. Osób, które albo nie mają żadnych świadczeń, albo te świadczenia są najniższe, a jednocześnie są niezdolne do samodzielnej egzystencji. I to są te warunki, które muszą być spełnione. Natomiast od lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zależy, żeby osoby, które są zdolne do samodzielnej egzystencji, nie otrzymywały tych orzeczeń o niezdolności, tylko żeby faktycznie trafiała ta pomoc do tych osób, które są w najtrudniejszej sytuacji, są niezdolne do samodzielnej egzystencji, potrzebują wsparcia, jeśli chodzi o normalne funkcjonowanie, a także mają zwiększone koszty rehabilitacji, leczenia, funkcjonowania, zaopatrzenia w sprzęt czasami, więc oczywiście te koszty są na pewno wyższe
i stąd te 500 plus jako świadczenie uzupełniające. Myśleliśmy na początku, żeby to się nazywało świadczenie rehabilitacyjne albo dodatek rehabilitacyjny, ale świadczenie rehabilitacyjne już jest, więc dlatego nazwa jest świadczenie uzupełniające. Ma uzupełnić ze względu na te zwiększone koszty funkcjonowania. Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pan senator Józef Zając. Panie marszałku, panie ministrze, w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, na którym właśnie rozmawialiśmy na temat opieki zdrowotnej, innego rodzaju opieki nad tymi, którzy ucierpieli w misjach, które nasze państwo sprawuje za granicą, wojskowych, weteranami i innymi poszkodowanymi w związku ze służbą wojskową. I tutaj równocześnie też słyszę o tym, że mówi się o tym z punktu widzenia pana ministerstwa. Czy te rzeczy są skorygowane i rozłączne, czy one w jakiś sposób nakładają się na siebie? Oczywiście nie wyłączamy żadnych osób niepełnosprawnych bez względu na to, skąd ta niepełnosprawność przyszła, więc także jeśli chodzi o osoby, które pobierają świadczenia z ustawy o już szukam w ustawie, jak to ładnie jest napisane. Świadczenie, o których mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ale także świadczenia, o których mowa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, agencji, różnego rodzaju służb też. I gdzieś jest tutaj także świadczenia, o których mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym, niewidomym ofiarom działań wojennych. Więc oczywiście te wszystkie świadczenia mają swoje miejsce tutaj. Także warto podkreślić to, co pan senator wspominał, że Polska jako członek Rady Bezpieczeństwa wystąpiła, żeby Rada Bezpieczeństwa przyjęła rozporządzenie, deklarację o otoczeniu specjalną opieką w czasie działań wojennych osób niepełnosprawnych. Bardzo ważna rzecz z tego względu, że osoby niepełnosprawne często także w działaniach na różnego rodzaju, w czasie różnego rodzaju konfliktów zbrojnych są tymi, którzy w pierwszej kolejności są narażeni na różnego rodzaju reperkusje tych działań wojennych. Więc z jednej strony myślimy o osobach niepełnosprawnych, którzy w wyniku misji zagranicznych stali się osobami niepełnosprawnymi czy w inny sposób niesamodzielnymi. Z drugiej strony pamiętamy także o niepełnosprawnych, którzy są na terenie działań wojennych i one w pierwszej kolejności powinny podlegać opiece, wsparciu i zabezpieczeniu, bo to przecież o to chodzi. Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pan senator Sławomir Rybicki. Dziękuję, panie marszałku. Panie ministrze, czy nie uważa pan, że okres 6 miesięcy to niezbyt krótki czas, aby wszystkie osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, że mogą zrealizować w ciągu 6 miesięcy to uprawnienie, które wynika z ustawy? Jednak to dotyczy często osób, których świadomość prawna no nie jest tak jak senatora czy prawnika. Często są wykluczeni z różnego rodzaju komunikacji i informacji. I czy nie byłoby sensowne, aby dać im okres na przykład 12 miesięcy, tak, aby wszyscy ci, którzy mogą być beneficjentami tej ustawy, mogli zrealizować swoje uprawnienie? No przecież nie chodzi o to, żeby odfajkować ten problem, tylko żeby go rzeczywiście zrealizować dla wszystkich tych, którzy mogą taką potrzebę mieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie senatorze, oczywiście te 6 miesięcy wynika
z informacji, którą uzyskaliśmy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązał się, że te 6 miesięcy im wystarczy na to, żeby orzec wszystkich chętnych. Natomiast przypomnę, że te 6 miesięcy jest po to, że osoby, które w tej chwili są osobami spełniającymi te wszystkie kryteria, ale nie mającymi orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, żeby mogły złożyć wniosek i będą miały 6 miesięcy, żeby zdobyć to orzeczenie. Natomiast świadczenie będzie przysługiwało od momentu złożenia wniosku. Nie chcieliśmy wydłużać tego zbyt dużo, żeby nie dawać pretekstu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych do tego, żeby niekoniecznie się starał orzec jak najszybciej. Natomiast na pewno będziemy to monitorować i w sytuacji, gdy będą jakieś zagrożenia, będziemy postulować, żeby ten okres wydłużyć. Mała nowelizacja czy mała zmiana w ustawie jest do szybkiego wprowadzenia. Natomiast, tak jak mówię, w tej chwili Zakład Ubezpieczeń Społecznych obiecuje nam, że te 6 miesięcy są w zupełności wystarczające. Natomiast obiecuje także to, co wcześniej mówiłem, że będą ci lekarze orzecznicy także orzekać w miejscu zamieszkania tych osób niepełnosprawnych, co jest dla wielu z nich bardzo, bardzo ważne. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? A, jak zwykle nie widzę pana senatora stąd. Bardzo proszę, panie senatorze. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Ja chciałbym dopytać o tą poprawkę, którą komisja uchwaliła, słynną już poprawkę. Jak jest z deportowanymi do pracy przymusowej do III Rzeszy? Czy oni na tej poprawce stracą, czy zyskają? A może być też tak, że niektórzy stracą, a niektórzy zyskają. Bo oni w pierwotnym tekście nie byli uwzględniani, a przy tej poprawce no to będą przypuszczalni. Pobierają znaczy pobierają taki dodatek do emerytury lub renty. No, on zależy od tego, jak długo pracowali na rzecz III Rzeszy. Panie marszałku, panie senatorze, oczywiście, tak jak mówię, jeśli chodzi o zbieg świadczeń, to on jest w artykule 2 w ustępie 2. Ustęp 3 był taki bardziej techniczny i bardziej pokazujący różnego rodzaju świadczenia, które mogą wystąpić w zbiegu, a są finansowane z środków publicznych. Jeśli chodzi o poprawkę, którą pani senator zgłosiła, na pewno ważne jest to, że zmienił się próg zbiegu tych świadczeń. Jeżeli wcześniej on nie mógł przekroczyć najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli 1100 zł, w tej chwili nie będzie mógł przekroczyć 1600, a osoby, które będą miały zbieg tych 2 czy 3 świadczeń i będą poniżej 1600 zł, to oczywiście te świadczenie będą uzupełniające otrzymywać. Natomiast jeszcze raz powtórzę, że do wyliczania tej kwoty świadczeń z środków publicznych nie wliczamy różnego rodzaju dodatków, nie podlega to egzekucji, nie jest opodatkowane, złączone są renty rodzinne i zasiłki pielęgnacyjne, można korzystać z ulgi rehabilitacyjne przy tym świadczeniu, więc oczywiście to zabezpiecza, żeby osoby faktycznie tylko te podstawowe świadczenia były uwzględniane, natomiast wszystkie dodatkowe rzeczy, żeby nie były wliczane do tego progu, który uprawnia do świadczeń uzupełniających. Bardzo dziękuję. Pan senator Jan Rulewski. Ja powracam do dyskusji z poprzedniej komisji. Jak panu wiadomo, panie ministrze, mieliśmy wiele wspólnie wątpliwości dotyczącej artykułu 2, ustęp 2, czyli wyznaczania tego progu precyzyjnie. Czy to ma być brutto, czy ma być netto? No, uważałem i pytam, czy przespał pan się z tym tematem i dziś jest w stanie wiarygodnie i precyzyjnie odpowiedzieć, czy ten próg to oznacza, jak niektórzy twierdzą,
przy najniższej emeryturze 935 zł, czyli po potrąceniu, czy tak jak mówi też ustawa, ja tak interpretuję, że tym progiem jest kwota, którą niepełnosprawny w tym przypadku dostanie na rękę. Czy też tak jak w ustawie, że 1100 zł. 1100 na rękę, czy zbieg tych wszystkich świadczeń to też będzie oznaczało na rękę? Bardzo proszę o odpowiedź. No i trudne pytanie, nie musi pan odpowiedzieć. Kiedy rząd odkryje to, co ma, podobno już przygotował, w zakresie orzecznictwa, o którym pan tu też bardzo często i konstruktywnie mówi dla całej Polski, że bez dobrego orzecznictwa to my będziemy mieli hurtowe i ogryskowe ustawy dla niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. Zacznę od drugiego pytania, bo chyba jest łatwiejsze, albo może ważniejsze. Proszę państwa, reforma orzecznictwa, jeżeli ma być faktycznie reformą, wymaga czasu, wymaga dużej debaty publicznej, wymaga konsultacji szerokich, wymaga czasu po prostu. Świadczenie pielęgnacyjne, ubezpieczenie pielęgnacyjne, jak było wprowadzane w Niemczech, to sam okres wprowadzania to było 6 lat. Więc nikt nie zrobi tego w pół roku czy w rok. Uważam, że do orzecznictwa, do reformy orzecznictwa trzeba wrócić na początku następnej kadencji i wtedy jest szansa, że w trakcie 4 lat uda się uchwalić nowy system orzekania. Natomiast na pewno, że on jest potrzebny, to jest poza dyskusją. Ze wszystkich stron słyszymy, że dotychczasowe orzecznictwo jest trudne. Przypomnę, że już nie wiem ile, 7 systemów orzekania, bo przecież mamy kursowskie, edukacyjne, o niepełnosprawności, o niezdolności do pracy, wojskowe, mundurowe tych służb policyjno-strażackich i tak dalej, i tak dalej. Mają swoje orzeczenie sędziowie i prokuratorzy też na przykład. Ma służba więzienna, więc tego jest naprawdę, naprawdę dużo. Warto by było, żeby powstała agencja, która będzie orzekać do różnych celów i żeby definicje i standardy były te same, żeby bez względu, gdzie się orzekamy, to orzeczenie było uznawane. Więc ja uważam, że początek następnej kadencji to rozpoczęcie prac nad reformą. To nie ma innego wyjścia. Natomiast na pewno nie można robić tego w ostatnim roku kadencji, bo wiadomo, że trzeba społeczeństwo do tego przygotować, trzeba ze społeczeństwem to wydyskutować, trzeba faktycznie szeroko to konsultować. To nie może być coś, co wymyśli grupa ekspertów. Druga rzecz, o której pan senator mówił, to jeśli chodzi o netto, brutto, ja uważam, że ważniejsze jest tutaj dwie rzeczy. Jedna rzecz to taka, że każde świadczenie uzupełniające będzie wymagało decyzji, czy przyznanie, czy odmowa będzie wymagała decyzji administracyjnej. I oczywiście w decyzji administracyjnej, obojętnie czy pan będzie pobierał emeryturę, rentę czy świadczenie uzupełniające, zawsze są kwoty brutto. Z tego względu, że trudno określić jest, jakie osoba będzie ponosiła potrącenia, czy egzekucję z funduszu alimentacyjnego na przykład, czy podatek, bo będzie miała dochody z mieszkania, które wynajmuje i tak dalej w różnej wysokości. Jest to naprawdę bezpieczne i jednoznaczne, jeżeli to jest kwota brutto. I tak jak mówię, wszystkie świadczenia przyznawane w tej chwili są brutto. To nie jest tak, że któreś świadczenie, emerytura, renta, dostajemy decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pokazuje nam brutto i netto. Nie, no pokazuje, że nam brutto, bo oczywiście płacimy różne podatki, ponosimy różne potrącenia z naszych świadczeń, więc jest to jednoznaczne i wczoraj pani prezes ZUS-u to wyraźnie mówiła, że wszystkie decyzje, które oni podejmują, jeśli chodzi o świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych, są w kwocie brutto. To jest poza dyskusją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę zgłaszających się senatorów, zatem dziękuję bardzo panu ministrowi. I otwieram dyskusję. Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana Filipa Libickiego.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, debatujemy dzisiaj nad tak zwanym świadczeniem uzupełniającym dla osób z niepełnosprawnościami. I ja myślę, że tak naprawdę można by o tym wiele mówić, ale dwa problemy są zasadnicze i one są ze sobą związane. Pierwszy problem jest taki, że oczywiście każda forma wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, także i ta, niezależnie od tego, do jakiej grupy powinna być skierowana, a do jakiej jest skierowana, jest czymś ważnym i istotnym. I w tym sensie tu się pewnie trochę różnie z panem senatorem Rulewskim. Uważam, że to dobrze, że rząd prezentuje taką propozycję. Ale to jest chyba jedyna rzecz, którą mogę stwierdzić bez wątpliwości jako pozytywną. W całej reszcie kwestii pojawia się cała masa wątpliwości. I ta wątpliwość pierwsza jest następująca, związana z tym, co powiedziałem. Otóż to jest tak, że w ciągu tych 4 lat myśmy tutaj w tej Izbie przegłosowali cały szereg świadczeń. Przegłosowaliśmy 500+ na drugie i kolejne dziecko. Przegłosowaliśmy 500+ na pierwsze dziecko. Przegłosowaliśmy 13. emeryturę 880 zł dla każdego emeryta. I teraz nagle pojawia się kolejne świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. A więc z wszystkich tych grup, które tutaj wymieniłem, ta grupa wydaje się najbardziej potrzebująca wsparcia. I tutaj nagle pojawia się pewna bariera finansowa, pewne kryterium finansowe, które mówi nie. Jeżeli z środków publicznych otrzymujesz taką i taką kwotę, to wtedy nawet jeśli jesteś osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, to i tak takie świadczenie ci się nie należy. Przyjmijmy najbardziej optymistyczny wariant, że to jest te 1600 zł, o których mówimy. To znaczy, że każdy, kto będzie miał tych świadczeń za 1605 zł, nawet jeśli jest osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, to tych 500 zł już nie dostanie. No to odwołując się znowu do tych głosowań z tej kadencji, no przecież 880 zł 13. emerytury otrzymało także, jak podawała prasa, 30 osób z listy 100 najbogatszych Polaków. Otrzymali także to członkowie mojej rodziny, którzy mają naprawdę wysokie emerytury, bo byli na przykład posłami do Parlamentu Europejskiego. Tak? I nikt nie mówił wtedy, że trzeba złożyć jakiś wniosek, że trzeba stanąć przez jakąś komisją. Nie, po prostu dostali te środki z automatu. Jeśli dzisiaj ci ludzie pod Senatem protestują i te głosy słyszymy, to protestują właśnie dlatego, że mówią, byli posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymują bez kryterium, Polacy na każde dziecko otrzymują bez kryterium, a dla nas nagle, którzy jesteśmy osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, to kryterium się pojawia. I to jest zasadniczy problem i to jest zasadniczy punkt tej debaty. Pan minister Michałkiewicz mówił tutaj o problemie reformy orzecznictwa. Tak, to prawda, to jest problem. I pan minister mówił dokładnie to samo, co myśmy mówili w momencie, w którym ten zespół, który miał zreformować orzekanie o niepełnosprawności, przez panią premier Szydło był powoływany. Państwo wtedy mówili, kiedy były tutaj protesty osób z niepełnosprawnościami i strajki okupacyjne, co do formy tych strajków, to mnie się to też niespecjalnie podobało. Ja uważam, że blokowanie urzędów publicznych przez jakąkolwiek grupę społeczną, no nie jest najlepszym sposobem wyrażania swojego sprzeciwu. Ale czego ta grupa się domagała? Ta grupa domagała się 500 zł. Oni to nazywali dodatkiem czy świadczeniem rehabilitacyjnym, wtedy w potocznym rozumieniu tego słowa. Państwo wtedy mówiliście, że nie możecie tego dać w gotówce, bo trzeba
zrobić reformę systemu orzekania o niepełnosprawności i że ten zespół się bardzo szybko z tym upora. Myśmy wtedy mówili, że to jest bardzo skomplikowana materia i że to się tak nie da zrobić raz, dwa i że to jest właśnie przedsięwzięcie na całą kadencję. Pan minister Michałkiewicz dzisiaj z tej mównicy to potwierdził. No ja rozmawiałem z niektórymi członkami tego zespołu, którzy mówili wtedy, panie, jakbym wiedział, że to jest takie skomplikowane, to bym się nie dał do tego zespołu zaprosić, tak? Więc o tym, więc chcemy bardzo jasno powiedzieć, że myśmy takie stanowisko mieli już wtedy, kiedy państwo mówiliście, że się z tym w pół roku uwiniecie. Teraz sprawa jest następująca i o tym mówiła pani mecenas na posiedzeniu naszej komisji, że w związku z tym, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, oczywiście, że ta poprawka, która została zgłoszona w Sejmie, ona nie jest poprawką całościową, ale ona nie jest poprawką całościową dlatego, że opozycja złożyła cały szereg poprawek, które były całością, a państwo przez pewne zamieszanie przyjęliście jedną z tych poprawek. Poprawek, która w naszym przekonaniu tą sytuację osób z niepełnosprawnościami poprawia, ale ponieważ jest fragmentaryczna, to ma także swoje wady. I tą wadą jest na przykład to, że ona obejmuje tylko tych, którzy są beneficjentami Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a nie obejmuje tych, którzy są beneficjentami i klientami KRUS-u czy tak zwanej mundurówki. Pozwolę sobie w związku z tym w imieniu własnym oraz panów senatora Grodzkiego i Augustyna taką poprawkę złożyć. I druga poprawka, która eliminuje też naszej trójki, która eliminuje to główny, ten główny problem, o którym mówiłem, czyli eliminuje ten próg świadczeń ze środków publicznych. Uważamy, że każdy, kto ma, będzie miał, że tak powiem, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, powinien mieć do tego świadczenia prawo i takie dwie poprawki będziemy składać. Teraz chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo w tym, w zapisie tej ustawy jest mowa o tym, że osoby, które nie mają ZUS-owskiego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, będą się musiały orzec. Ja tutaj widzę dwa problemy. Pierwszy problem jest taki, wiemy, że ZUS cierpi na brak odpowiedniej kadry, odpowiedniej ilości lekarzy orzeczników. Nie wiem, czy ci lekarze w ciągu pół roku będą się w stanie z tym uporać. Drugi problem jest taki, że większość osób z niepełnosprawnościami ma orzeczenia wydane przez powiatowe zespoły orzekania do spraw niepełnosprawności. Stosunkowo niewielka liczba tych osób ma orzeczenia ZUS-owskie i tu jest moim zdaniem też pojawiające się pewne kryterium zawężające krąg tych beneficjentów, bo nie wszyscy, że tak powiem, z tego skorzystają. Myślę sobie też o takiej rzeczy i tu chciałem jedną rzecz bardzo mocno podkreślić, że chciałem podziękować panu senatorowi Rulewskiemu przynajmniej za jedną z jego poprawek. Pewnie można by było podziękować za ich większą ilość, ale myślę tutaj o tej poprawce, która eliminuje kryterium ukończenia 18 roku życia przez potencjalnego beneficjenta. Przecież jeżeli ktoś jest, po pierwsze takie orzeczenie uzyskuje w wieku lat 16, więc są tutaj dwa lata. Po drugie, tak patrząc już poza językiem prawnym, tylko językiem życiowym, jeżeli rodzi się dziecko z taką niepełnosprawnością, że wiadomo, iż ono nigdy w życiu nie będzie zdolne do samodzielnej egzystencji, to w moim przekonaniu ci rodzice powinni takie świadczenia otrzymywać od momentu, kiedy się do stosownej instytucji zgłoszą, a nie czekać do 18 roku życia, jeśli wiadomo, że w stanie zdrowia tego dziecka nic się nie poprawi. I teraz w związku z tymi wszystkimi ograniczeniami, to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, w związku z tą sytuacją, od której zacząłem, że
przewinęły się w tej kadencji przez tą salę różne grupy społeczne, które otrzymywały środki publiczne bez bariery jakichkolwiek środków publicznych, które one otrzymywały. Tak? Mówiłem o tym. 500+, 13 emerytura i tak dalej, i tak dalej. Państwo cały czas w moim przekonaniu dążycie do tego, żeby tą grupę beneficjentów orzeczonych, którzy będą mieli orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, jednak zawężać. No rodzi się we mnie pewne podejrzenie i to jest ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, że to ma trochę wyglądać tak, że osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji dostaną troszkę i w bardzo małym zakresie, a na zewnątrz dla osób niezorientowanych, które na co dzień się z tym środowiskiem nie stykają, będzie to prezentowane jako kolejny ukłon i kolejny gest w stosunku do całego środowiska osób z niepełnosprawnościami. Jeśli za tym stoi taka intencja, mam nadzieję, że nie, to naprawdę nie jest to dobra intencja. Bardzo serdecznie dziękuję i przekazuję panu marszałkowi te poprawki podpisane przez pana senatora Augustyna Grodzkiego i mnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Głos zabierze pan senator Mieczysław Augustyn. Bardzo proszę, panie senatorze. Panie marszałku, szanowni państwo, sprawą osób niesamodzielnych poświęciłem wiele lat swojego życia i znaczną część pracy w Senacie. Wydaje się, że jak się projektuje rozwiązania w jakiejkolwiek sprawie dla kogokolwiek, to dobrze jest się oprzeć na wiedzy, na znajomości rzeczy. I tak poważne środki, które rząd znalazł, co oczywiście jest warte uznania. Dobrze by było, żeby były trafnie zaadresowane i realizowały to, co najpotrzebniejsze. Niestety wcale tak nie jest w tym wypadku. Dlatego zatrzymajmy się na chwilę nad tą sytuacją, o której troszkę pan minister wspomniał. Spójrzmy na to, jaki jest dzisiaj, jaka jest kondycja opiekunów i samych osób niesamodzielnych w Polsce. Mamy ich około 1 200 000 300 000, ponieważ nie ma precyzyjnego orzekania w tej dziedzinie, nie ma też jasności. Opieram się tutaj na wyliczeniach pana profesora Błędowskiego i zespołu naukowców, całkiem świeżego, bo z zeszłego roku. Sytuacja tych osób jest zróżnicowana oczywiście. Przede wszystkim jest pochodną sytuacji rodzinnej. Czy mają pomoc rodziny, czy też nie mają pomocy rodziny. W ogromnej części rodziny starają się, jak mogą, pomagać. I to nas jeszcze odróżnia od krajów zachodnich, chociaż tak jak pan minister słusznie zauważył, jest tym o to coraz trudniej i będzie coraz trudniej, bo przemiany w rodzinach postępują. Mobilność związana chociażby z wykonywaniem pracy zawodowej jest coraz większa, a więzi rodzinne coraz słabsze. 19% młodych ludzi nie widzi potrzeby, obowiązku zajmowania się swoimi bliskimi, starszymi bliskimi. To jest sygnał alarmowy. Państwo musi się włączyć w tę sprawę również dlatego, że rosną koszty pracy, a w opiece zewnętrznej kosztem jest tak naprawdę tylko praca opiekuna. I te płace rosną wielokrotnie szybciej, aniżeli renty i emerytury, które w stosunku do pracy, mówię o tym ZUS, będą malały. A przecież nie tworzymy tego rozwiązania na dziś, lecz na przyszłość. Tak przynajmniej myślę. Wobec tego jest ogromny problem braku opiekunów,
Jest ogromny problem niewydolności rodziny, jest ogromny problem finansów, które są potrzebne na to, żeby sytuację osób niesamodzielnych poprawić. Bardzo uboga jest u nas paleta dostępnych usług. Czy znacie to, co jest powszechnością w krajach zachodnich, całe osiedla, wydzielone domy ze specjalnymi usługami, gdzie seniorzy mieszkają do późnych lat? To są bardzo nieliczne wyjątki w Polsce. Coś próbuje się robić, żeby nie było, że rząd tego nie robi, albo ja tego nie widzę. Trochę próbuje się to robić, ale to wszystko na mikroskalę w stosunku do potrzeb. Nawet przy tej pracy, która jest, powiększa się rozdziew między potrzebami a tym, co jest robione. Raczej bym to powiedział, że jest to zamarkowanie pewnej pracy, która powinna mieć charakter systemowy, aniżeli rzeczywiście załatwianie problemu, bo te programy rządowe są naprawdę finansowane na poziomie, który pozwoliłby zapotrzebowanie na usługi zaspokoić, ale w perspektywie dziesiątek lat. A my nie mamy tego czasu, ponieważ starzenie się społeczeństwa postępuje, a 80% wszystkich potrzebujących opieki to są ci ludzie sędziwi. Pamiętajmy, że ludzi sędziwych, czyli po 80 roku, przybywa dwukrotnie szybciej niż emerytów w ogóle. Jest to tak zwane zjawisko podwójnego starzenia się. O tym, że nie mamy orzekania, o tym mówiono, to bardzo smutne, bo półtora roku temu widziałem się tutaj z panią profesor Uścińską i ona mówiła, że rozwiązania są gotowe. Czemu nie zdecydowano się na to, żeby je wdrożyć? Trudno mi powiedzieć, ale oczywiście to jest bardzo ważne, żeby kontrolować te wydatki i móc różnicować wysokość świadczenia w zależności od zapotrzebowania na opiekę. Takiego rozróżnienia tutaj nie ma. Czy potrzebujesz domu pomocy społecznej za 3,5 tysiąca? Czy potrzebujesz opieki przez 2 godziny dziennie? Dostaniesz, jeżeli dostaniesz, to dostaniesz 500 zł. A przecież to są zupełnie inne koszty, zupełnie inne uwarunkowania. To w ogóle to świadczenie jest niestety tylko dla niektórych. I w dużej mierze jest przyznawane ze względu na kryterium dochodowe i sytuacji samego zainteresowanego. A lekceważy czy zupełnie pomija sytuację rodziny, a to jest kluczowe. I tego nie ma tutaj, a przecież trzeba pomoc skierować właśnie tam, do rodzin, żeby uratować ten podstawowy, najcenniejszy zasób, który jeszcze mamy, choć kurczący się, który jest bezcenny. I wydaje mi się, że to jest jedna z istotnych wad tego projektu, który powinien uwzględniać zdolność do opieki i podtrzymywać zdolność rodziny w tym zakresie tak długo, jak to się da zrobić. 500 zł, proszę Państwa, to jest 40 minut opieki przy założeniu, że płacimy tylko 20 zł za godzinę. 40 minut opieki dziennie, to się da za to sfinansować. To opiekun nie zdąży dojechać i wrócić, bo na opiekę samą już czasu nie starczy. Dlatego to świadczenie, nie dość, że nie jest zróżnicowane, to jest stanowczo za niskie. Nawet dla tych osób o najniższych potrzebach. Ja rozumiem, że rodzina, i byłoby fatalnie, gdyby państwo chciało rodzinę także od finansowego wysiłku wyręczać. Ale rodzinom trzeba pomóc, bo te koszty są za wysokie. Mówią o tym także dokumenty Unii Europejskiej, że to powinien być kierunek zmian systemowych. Brak jest także pewnej myśli, która by promowała zawód opiekuna i wyciągała z szarej strefy tych opiekunów,
których mamy dzisiaj w Warszawie prawdopodobnie kilkanaście tysięcy osób, można by powiedzieć, poza oficjalnym obiegiem, by nie powiedzieć nielegalnie, uda się do warszawskich rodzin, żeby świadczyć usługi opiekuńcze. Bez żadnych gwarancji co do jakości tych usług, bez żadnej kontroli, bez żadnych podatków, bez żadnych uprawnień pracowniczych. To nie jest tylko problem Polski, to jest problem całej Europy, ale coraz więcej krajów widzi to i próbuje z tego wychodzić, wyciągnąć z szarej strefy te osoby. Więc świadczenie powinno temu służyć. To absolutnie nie będzie temu służyć. Brakuje nam bardzo standardów jakości, zwłaszcza w usługach opiekuńczych, tych domowych. Prace się toczą także za pieniądze unijne, ale wciąż nie staje się to powszechnie obowiązującym prawem. I w tej ustawie też o tym nie ma mowy. Nie ma mechanizmów, które by uruchamiały rynek usług. Panie ministrze, razem przecież tyle lat się tą problematyką zajmujemy. Sprawa opieki nad seniorami nie może i nie będzie tylko sprawą ministerstwa, ani państwa, ani tylko samorządów, ani samych rodzin. To musi być wspólna narodowa sprawa, do której można pieniądze publiczne zaprząc, łącząc je z prywatnymi tak, ażeby paleta usług została zdecydowanie wzbogacona, a ludzi na zakup tych usług było stać. Chciałem przez to pokazać państwu, a to jest tylko wycinek tego, co należałoby zrobić, i zestawcie państwo z tym, co jest robione. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że tutaj w Senacie senatorowie przygotowali rozwiązania, które mogły, nie są same w sobie kompleksowym rozwiązaniem, ale mogły być nakładką na te wszystkie dotychczasowe liczne świadczenia, spinające je w jedną spójną całość. Tak, ażeby właśnie wyciągnąć ludzi z szarej strefy, zapewnić jakość i zapewnić rozwój usług, a także pomóc rodzinom je sfinansować. To można zrobić. Mamy takie rozwiązanie. Mogę już w tej chwili powiedzieć, że moja praca w tej Izbie dobiega końca. Zostawiam ten projekt pod rozwagę i ministerstwu, i senatorom. Nie zarzucajcie pracy nad kompleksowym rozwiązaniem sytuacji osób niesamodzielnych. Pan minister ma rację, oni nie zapukają do naszych drzwi. Oni nie wyjadą nawet na ulicę, ale ich będzie coraz więcej i będą mieli imiona, kochani, waszych rodziców, waszych dziadków, waszych sąsiadów. Polaków, o których trzeba zadbać w pierwszej kolejności, a nie jak to się teraz dzieje w ostatniej. I nie tak, żeby ich różnicować między sobą jakimś kryterium, lecz objąć opieką ze względu na ich potrzeby i na możliwości zdobywania opiekunów i ich rąk do pracy. Dziękuję, panie marszałku, za cierpliwość. Dziękuję państwu za uwagę. Skończę tym, że mieszane mam uczucia co do tego. Przez lata walczyłem, nie tylko ja, o to, żeby były jakiekolwiek pieniądze większe na rzecz tej grupy. Kiedy się pojawiają, okazuje się, że nie są wykorzystane tak, by przynosić maksymalną korzyść temu środowisku. Szkoda, bo moglibyśmy się dużo bardziej cieszyć. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Proszę o zabranie głosu pana senatora Tomasza Grodzkiego. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Wiele już zostało powiedziane, ale powstaje wrażenie, że uchwalona w Sejmie ustawa
komuś przeszkadza. I tak jak zwykle albo nie wnosimy do ustaw sejmowych poprawek, albo tych poprawek jest niewiele, tak w tej ustawie dobrej dla niepełnosprawnych wniesiono jedną poprawkę, która miała 3 strony, a odrzucono poprawki pana senatora Rulewskiego na komisji. Powstaje wrażenie, że to, że coś zrobiono dobrego dla niepełnosprawnych w Sejmie, nie wszystkim się podoba. I to mnie zmartwiło. A jak usłyszałem z ust niektórych przedstawicieli partii rządzącej, że to była pomyłka, że uchwalono dobrą dla niepełnosprawnych ustawę, no to trzeba powiedzieć, że mówienie pomyłka o czymś, co jest dobre dla najbardziej nieszczęśliwych, pokrzywdzonych osób, to świadczy o pogardzie, jest haniebne i nie powinno nigdy paść z ust posła czy senatora Rzeczpospolitej i żadnego przyzwoitego człowieka. Dlatego nie mówmy już o tej pomyłce, natomiast mówmy o tych poprawkach. Przypomnę, że płaca minimalna w Polsce wynosi od 1 stycznia 2019 2250 zł. Więc co jest z tego, że chwalimy się, że oferujemy komuś maksymalnie 1600 zł? Niech każdy z nas weźmie 1600 zł i będąc na wózku niesprawnym umysłowo lub w inny sposób pokrzywdzony, spróbujmy za to przeżyć. Pan minister wspomniał, że dzieci niepełnosprawne do 18 roku życia jeszcze dostają te 500 zł. Ale jak ma 18 lat i parę miesięcy, już tych pieniędzy nie dostanie. Bo przypomnę, że w pierwotnym zapisie ustawy, w artykule 4 jest na twardo zapisane, że, cytuję, świadczenie uzupełniające przysługuje osobom uprawnionym w wysokości 500 zł miesięcznie. Ale już w proponowanych poprawkach, co pachnie starą tradycją słynnej ustawy i lub czasopisma, już w artykule 4 nie jest na twardo zapisane 500 zł, tylko jest napisane, przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł. Czyli może dostać 50 zł, 100, 150. No tak się nie robi. Trzeba wprost powiedzieć, że nie chcecie państwo dać tym niepełnosprawnym więcej niż 1600 zł i ta, bo 1100 plus 500 to jest 1600, a jak ktoś ma kryterium rzędu 1450 zł, to dostanie maksimum 150 zł i nie więcej. To nie jest wysoka kwota, zwłaszcza dla osób będących tak zwanymi więźniami piętra, nie mających czasami wsparcia rodzinnego, czy głęboko dotkniętych niepełnosprawnością i całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dlatego podpisałem się pod poprawką pana senatora Libickiego, który słusznie zauważa, że dzieci najpierw drugie, potem pierwsze, emeryci dostają wsparcie, które nie podlega żadnemu kryterium dochodowego. A ci, którzy nie mogą się upomnieć, którzy są głęboko pokrzywdzeni zdrowotnie, głęboko pokrzywdzeni życiowo i walczą o to, aby żyć i egzystować, ci raptem mają kryterium dochodowe i no to na poziomie o ponad 600 zł niższym niż najniższa pensja w tym kraju. Czy to jest humanitarne? Czy to jest właściwe podejście? Czy my tylko chcemy udawać, że dbamy o niepełnosprawnych? Dlatego bardzo proszę o poważne pochylenie się nad poprawką zgłoszoną przez pana senatora Libickiego razem z kolegą Augustynem i z moją skromną osobą. Wyznacznikiem cywilizacyjnym państwa jest między innymi to, jak się opiekujemy dziećmi, starszymi i niepełnosprawnymi.
Jeżeli by tak mierzyć poziom, nasz poziom cywilizacyjny, to to, co dla nich mamy do zaoferowania, stawia nas w gronie cywilizacji zachodniej niezwykle nisko. Senat może to zmienić i dlatego o to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan marszałek Bogdan Borusewicz. Bardzo proszę, panie marszałku. Sejm przegłosował ustawę, która dawała duże wsparcie osobom niepełnosprawnym. I tą ustawę wspierają rodziny tych osób. Rodziny te słyszeliśmy tutaj za oknem. One miały nadzieję, że to wsparcie będzie istotne. Comiesięczny koszt leczenia i rehabilitacji osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji wynosi co najmniej 4000 zł. Pokrycie turnusu, który obecnie wyceniany jest na 6000 zł, turnusu, który może rehabilitować, jest bardzo często poza zasięgiem tych rodzin. A przecież taką rehabilitację trzeba przeprowadzać nie raz w życiu takiej osoby. Ale przecież trzeba wielokrotnie, przynajmniej raz w roku. To jest sytuacja grupy najbardziej poszkodowanej, której wsparcie państwa należy się przede wszystkim. Tymczasem mówicie państwo, mówią to posłowie PiS-u, rząd PiS-u, że tą ustawę sejmową trzeba poprawić. To znaczy, że trzeba ją ulepszyć, bo poprawić to w mojej ocenie należy rozumieć jak ulepszyć, a nie pogarszać. Jeżeli 500+ jest przekazywane bez jakichkolwiek kryteriów, a tutaj się wprowadza kryteria, które ograniczają możliwości otrzymania wsparcia, różnorakie kryteria, to jak należy to określić? Według mnie to jest zastąpienie polityki społecznej przez politykę wyborczą, bo polityka społeczna polega na tym, że się adresuje do konkretnych grup wsparcie, do tych, które potrzebują tego wsparcia najbardziej. Trwała niepełnosprawność członka rodziny, dziecka, który wyrasta, jest człowiekiem dorosłym, ale potrzebuje takiego wsparcia, to przecież jest olbrzymie obciążenie dla rodziców, dla rodziny. Więc myślałem, że tego typu argumenty będą uwzględnione, dotrą do tych, którzy decydują, czyli do rządu. Komu wsparcie należy się w pierwszej kolejności? Niestety widzę, że byłem w błędzie. Bardzo dziękuję. Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyli pan senator Jan Rulewski oraz panowie senatorowie Jan Filip Libicki, Mieczysław Augustyn, Tomasz Grodzki. Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się do przedstawionych wniosków? Nie, dziękuję. Zamykam dyskusję. Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania. Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu dzisiejszym.